Donald. To co będzie nagrywane, czy nie, bo nie wyraziliśmy zgody. Pani mówi. Ale pani mi nie mówi, bo jak pani mi poda podstawę prawną, w statucie tego nie ma. Ja pani nic nie muszę, bo może zarządzić, przewodniczący może zarządzić nienagrywanie, tak? Ale proszę pani, pani tu nie rządzi posiedzeniem komisji. Pani tu jest gościem. Tak jest. Bo ja nie wchodzę do pana wójta i nie mówię sobie, wejdę i nagram, tak? Jako radny. Tak jest. Zresztą nie mogę, bo tylko z kolegami. Ja powiedziałam, jeszcze nie wszystkich kolegów. Słucham? Jeszcze nie wszystkich kolegów nie mogę. No widzi pan. Bo zarządu na przykład nie można tutaj. Dadzą naprawić ludzie. Tak jest. Cześć, na tym poradzę, ale pani wójt zawsze wymaga i w stosunku do mnie zaraz podstawy prawnej. Proszę jak bardzo. Pan występuje o podstawę prawną, to pani mówi, że nie ma statutu. Proszę pani, z dokumentem, na jakich zasadach można udzielać i nagrywać i publikować. Tak, to już 90% nieaktualne. To nie obowiązuje. Co? Ja nie mówię, że nie obowiązuje. Trzeba to zmienić. Ale nie, nie, no. A tego nie powiedziałam, że nie obowiązuje. Nie obowiązuje. Na razie obowiązuje. Jeśli to jest wygodne dla urzędu, to obowiązuje to, co jest na tę chwilę. I odwrotnie. Jeśli jest niewygodne, nie obowiązuje. Zadaję pytanie, czy będzie włączona kamera. Bo komisja nie wyraziła zgody. Mieszkańcy mogli przyjść i przy robieniu... Nie będzie brał. To trzeba odsłuchać i będzie wniosek. To przechodzimy do pokoju pani przewodniczący. Nie ma mieszkańców. Nie ma mieszkańców. Mieszkańcy mogliby sobie nagrywać na to. Nic pani to może. W urzędzie porządzisz. A ja pani powiem, że ja nie będę na policji, jak później chodzi. Tak jest. Pani sobie sama doświadczyła. Tak jest. Się skończyło. Skończyło się. Jest akcja, jest reakcja. Pani się nie śmieje, bo to było perfidne, to pani. Jak sobie na to uzupełnienie robicie. Oczywiście. Tutaj jeszcze dokumenty twoje. Zapraszam panią skarbą do pokoju, pani przewodniczący. Też pani wyjdzie na kamerze, jak się ładnie uśmiecha w tym momencie.